Zrzuć iPhone'a z okna i sprawdź, czy się rozbije. Witam! Wiem, cotygodniowe Q&A, wiem, że ten tydzień trwa 3 miesiące, ale tydzień to tydzień. Wiem, że powinienem robić te Q&A częściej. Nie dość, że wyglądam jak młody George Clooney, to jeszcze jakby chcecie to oglądać. Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, jak ja jestem leniwy, naprawdę. Tak mi się czasami nie chce tego montować wszystkiego, czytać tych pytań. Jeszcze te pytania są tak głupie niektóre, że po prostu siły do życia mi brakuje, jak zaczynamy czytać. Zacznijmy. Zaskoczcie mnie oryginalnymi, ciekawymi pytaniami, których wcześniej nie było. Jestem ciekaw. Nie! Nie zgadzam się z tym! To nie jest pytanie! Super. Gratuluję. Powiem ci, niewiarygodne osiągnięcie. Grałem z tobą i wygrałem. Pamiętam, przegrałem. Wiesz co? To był chyba ten mecz, w którym grałem razem z twoją mamą. Wybacz, nie mogłem się skupiać za bardzo na grze. Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem w tej FIFA, synu? Niestety z przyczyn oczywistych takiego nie posiadam. Czy kiedykolwiek pojechałeś za granicę na jakikolwiek mecz? Jest, w końcu normalne pytanie. Tak, byłem dwukrotnie. Byłem raz na Camp Nou, Barcelona Malaga, powiem wam. Cieszyłem się, bo wiecie, no ja jakby nie jestem kibicem Barcelony, ale zawsze chciałem zobaczyć Messiego, nie? I tak sobie siedzimy ze znajomymi na Camp Nou, wiecie, tam Wi-Fi było i tak sobie czytamy. Kurde, jeszcze wiesz, tam Neymar był wtedy. Neymar był, Suarez pauzował za kartki, no i Messi miał grać. No i dobra, mówię, no dobra, bez Suareza, ale będzie Neymar i Messi, nie? I tak siedzimy z kumplami, siedzimy i czytamy. No, Messi miał małe problemy żołądkowe i niestety nie zagra. Ale powiem wam, warto było jechać. Mecz był niewiarygodny. Każdą bramkę, która była, to wspominam tak, jakby to była najpiękniejsza, jaką kiedykolwiek zobaczyłem w życiu. A drugi mecz, na który pojechałem, to był Real Madrid-Sevilla, gdzie jeszcze tam Krychow, jak w środku pola w Sewilli grał. Mecz zakończył się wynikiem 4-0. Ronaldo karnego nie trafił, nie? No sobie myślę, kurde, no. Chciałem zobaczyć, jak tam Krystian ładuje, kurde, po długim rogu z karniaczka, bo zawsze w sumie tak strzela, ale nie, ja oczywiście jak przyjadę, to nie trafi, nie? Co za dzban. Ja się pytam, kiedy jakiś live i czy będziesz daruje na życie? Kurde, no. Ty, może ja zrobię live'a, ale nie wiem, ja nigdy ani jednego live'a nie zrobiłem. To zróbmy tak. Zrobię live'a, jak będą 62 łapki w górę przynajmniej. Dobra, ale chwila, to ja mam zrobić tego live'a, jak gram tym brązowym, srebrnym składem, czy gram drafta, czy gram Food Champions. Food Champions to chyba nie jest najlepszy pomysł, jeśli chodzi o live'a, bo moglibyście stracić słuch. No nie wiem, jak coś to dajcie znać, no. Usunąć Daba, czy Kalmę z FIFA? Daba. Czy zrobisz to dla nas i pojedziesz do Ibarbo już teraz? 100 tysięcy! I tak, samolot do Tokio, lądujemy, potem bierzemy ciapąg, 11 godzin drogi pociągiem chyba pod jego klub i wtedy robimy zdjęcie. Czy United utrzyma się w Premier League? Wiesz co, będzie ciężko. Wydaje mi się tak, Watford spadnie chyba, no bo naprawdę grają beznadziejnie. Walka o to ostatnie miejsce udające utrzymanie, o to 17, chyba właśnie będzie między United, Newcastle i Norwich. Ja jestem dobrej myśli, aczkolwiek pieniędzy bym chyba na to nie postawił. Czy będziesz kiedyś na jakimś meetingu, na przykład PGA? Nie wiem, czy mnie zaproszą. Może być ciężko. Wolałbyś pójść do więzienia na 10 lat, czy zostać tam, dopóki Manchester United wygra Ligę Mistrzów? Jakbyś to 10 lat zamienił na 40, to byłoby jeszcze jakieś wyzwanie, żeby odpowiedzieć na to. Ale nie, zdecydowanie to pierwsza opcja chyba. Co odcinek bardzo ładnie, Drzeżeria. Powiedz mi, gdzie wyrobiłeś sobie ten piękny głos? Lata praktyk i meczów zagranych w Food Champions. Może bym skoczył do X-Factor. Może bym nie wygrał, ale taki cheeky półfinał chyba w zasięgu. Co myślisz o plotkach o odejściu Solskiera? Dajmy mu czas. Teraz może jeszcze nie, może w tym sezonie nie, ale w przyszłym wydaje mi się, że top 4, jeśli chodzi o Championship, to na pewno będziemy mieli. Czy dałbyś radę ostatni raz wykrzyczeć orzeszek dla mojej dziewczyny? Dla kogo? Czy nagrasz odcinek z Jacobem albo PLKD? To zależy, jak bardzo chcieliby być zdeklasowani przez dysleksję United. Co sądzisz o odlatywaniu pterodaktylów do zimnych krajów? Jak długo średnio zajmuje ci zmontowanie filmu? W sumie, jeśli chodzi na przykład, co ja wrzuciłem ten film, ten top 50, no to chyba z 7 godzin. No, może 8, coś takiego. Ale ogólnie taki zwykły film, taki wiesz, czy tam jak gram draft, czy coś.
No to pewnie z 4 godziny. Jaka była twoja reakcja, jak zobaczyłeś, jaki lajk znajduje się pod twoim postem? Nie wyobrażać. Wiecie co, miałem urodziny dzień wcześniej, no zresztą no, dlatego dostałem tą koszulkę, nie? I no wiadomo, no nie czułem się za specjalnie, nie? Było rano. Poliłem Instagrama i tak patrzę. I Barbo Wiktor polubił. Nie, mówię, nie, czekaj, ja się chyba źle czuję, po prostu ja chyba jeszcze, śnię, nie? Tak skakałem po całej chacie, jeszcze znajomi mnie spali i ja tam zaczynam drzeć tą mordę. Jezu, ty, Barbo mi zdjęcie polajkował, chodź zobaczcie, nie uwierzycie co się stało, oj mój Boże. Wiecie, ja tam pokazuję, im pokazuję, bo nie, mówię, nie, to się nie stało. Nie, to nie jest on. I tak, był to jeden z najpiękniejszych, bo to było takie czyste szczęście, takie stuprocentowe szczęście. Na chwilę chociaż zapomniałem o tym, jak bardzo się źle w tym momencie czuję. Cieszyłem się tą chwilą. Szkoda, że mnie nie zaobserwował, ale spokojnie. Dajcie mi czas. Robię petycję do jej o Flashback i Barbo. Podpiszesz się? Następne robimy za tydzień. Może? Jak coś, to dajcie znać.